W równoległoboku ABCD przedstawionym na rysunku kąt alfa ma miarę 70 stopni. Wtedy kąt beta ma miarę. Mamy równoległobok, to w równoległoboku ten kąt i ten kąt łącznie mają 180 stopni. No to żeby miały, to tutaj musimy mieć 110 stopni. Tutaj tworzy nam się czworokąt, tu jest kąt przyległy. On też będzie kątem prostym. A czworokąty, ich suma miar to 360 stopni. No to lecimy. 360 stopni, odjąć tą 90, tą 110 i tą 90. Odejmujemy i to oczywiście, co wyliczymy, to będzie beta. Wychodzi nam stopni 70. Zatem jest to odpowiedź B. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.